Orkiestra Dęta prowadzona przez pana Zbigniewa Kostrzewskiego. Wielkie, wielkie brawa, gdyż to debiutancki występ. Poprosimy państwa o przywitanie ich wielkimi, gorącymi brawami. Myślę, że chyba jesteśmy gotowi. Słyszę, że wszystko elegancko nastrojone. Zatem, proszę państwa, państwo raz jeszcze wielkie, gorące brawa, a my zaczynamy. Thank you.
mikrofon jest tutaj za mną. Thank you.
Była to historyczna godzina. Zapamiętajcie ten dzień i tą godzinę, że pierwszy raz na deskach w Kosakowie na uroczystości dożynkowej zagrała nasza kosakowska orkiestra Dęta. Wielkie brawa dla mnie. Wielkie, wielkie brawa. Kosakowska orkiestra Dęta i pan Zbigniew Kostrzewski. Wielkie brawa. Panie Zbigniewie, dwa słowa. Tylko dwa słowa, drodzy państwo. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej młodzieży w tej orkiestrze, bo średnia jest dość wysoka, przeze mnie oczywiście tylko i wyłącznie. Mamy tutaj doskonałych muzyków, zaawansowanych w graniu, ale także pragniemy mieć tutaj jak najwięcej młodzieży, a na przykłady już państwo widzicie i chciałbym tylko wymienić tych najmłodszych tutaj. Pozwól Natalka, bo ciebie nie widać było z tyłu i nie wiedzą, że tutaj jesteś, po prostu chodź na chwilkę, tak? Chodź, chodź tutaj do nas. To jest najmłodsza uczestniczka tutaj tej orkiestry, członkini orkiestry, saksofonistka, altistka. Piękny dźwięk, zapraszam młodzież. Adaś, pozwól, też. Mieszkanka Rewy oczywiście, tak, jak najbardziej. Adaś, klarnecista, szkoła muzyczna także i zaszczyca nas tutaj swoją osobowością i grą też. Ale dziękuję pięknie. Czy ja dobrze zrozumiałem, że wy jesteście nadal otwarci na młodych ludzi, którzy chcą pograć, którzy chcą poczuć ducha dobrej muzyki, muzykę granej na żywo? Tak, oczywiście i ten występ, ten mini występ ma właśnie temu służyć. Zapraszamy jak najwięcej młodzieży. Brakuje nam troszeczkę instrumentów blaszanych, więc... Ja jeszcze dopytam w takim razie, jak często próbujecie, bo to jest bardzo istotna informacja. Ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby tak kapitalnie brzmieć wspólnie w grupie, jak wy teraz brzmicie? No chciałoby się jak najwięcej, ale czas nie pozwala. Tutaj młodzieży, szkoła, jedna, druga, trzecia, muzyczna także, a troszeczkę i dla siebie czasu trzeba. Tak więc spotykamy się tylko w czwartki, jak na razie o godzinie 18:00. Próba trwa dwie godziny. W szkole gimnazjalnej tutaj w Kosakowie. Więc jeżeli młodzież chce dołączyć, chce wpisać się w to kapitalne brzmienie, serdecznie zapraszamy, pewnie na początku na jakieś niewielkie przesłuchania, ale pewnie potem na próby. My państwu raz jeszcze serdecznie dziękujemy, dziękuję a państwa bardzo. Gości prosimy raz jeszcze o wielkie, gorące brawa! O, 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 o.
A my za chwilę